Witamy serdecznie razem z Krzysztofem Jackowskim. Witamy, dzień dobry. Link do kanału Krzysztofa Jackowskiego, jak zwykle w pierwszej linii opisu, ale pewnie czy mogę dać na... Krzysztof, tak? Czy mogę dać na początku oświadczenie? Oczywiście. Nagrywa się. Poważnie to brzmi, nie? Tak. Oświadczam Państwu, że to jest zwykły przypadek i zbieg okoliczności, że i Krzysztof Woźniak, i Krzysztof Jackowski mają podobne marynarki. Tak. I że w ogóle Jackowski ma marynarkę. No w ogóle nie idźcie w żadne teorie, to słuchajcie, nie przeginajcie. A właśnie, bo dzisiaj będzie o Afganistanie. I tak chciałem na początku, Krzysztof, zadać ci pytanie, czy to już jest ta kompromitacja? Bo ty powiedziałeś coś, z czym ja się bardzo mocno zgadzam, że w czwartej fali dojdzie do kompromitacji. Ja osobiście odbierałem to, że to będzie jakaś kompromitacja w związku z koronką. Ale... Tobie zadaję pytanie, czy to już jest ta kompromitacja, czy jeszcze nie ta? Mówię o to, co jednak się stało w Afganistanie. Uważam, że twój zamysł, że to kompromitacja będzie w innym kierunku, jest słuszny. Na pewno to nie jest ta kompromitacja, a moim zdaniem to, co się stało w Afganistanie, jest celem w sobie zamierzonym. Ja powiem bezczelnie, nie dowierzajcie Państwo w zdziwienie pana Bidena, wszak chyba on talentów aktorskich nie posiada, ale zdziwienie mu dość dobrze wychodzi. To był cel zamierzony. Być może zdziwienie wynika tylko z tego, że to się tak szybko stało, ale cel był zamierzony. Cel zamierzony i jest to na pewno podkładka do czegoś, co będzie się działo. W myśl moich słów sprzed lat, krótko przed dużym konfliktem na świecie, ludzie w Polsce i w Europie będą bali się oddychać. Zanotowałem. No to mam już tyle zdań na tytuł, że będę miał z czego wybierać. Zwłaszcza, że Krzysztof, ja się niestety z tobą zgadzam. I o ile... Zgadzam się też z panem Einsteinem, świętej pamięci, że dwie rzeczy w życiu są nieskończone, wszechświat i bezmiar ludzkiej głupoty, przy czym co do wszechświata pan Einstein był gotowy polemizować, o tyle wydaje mi się, że zachowanie Amerykanów w Afganistanie przekracza bezmiar ludzkiej głupoty. No po prostu no nie da się być aż tak głupim i oddychać. Przepraszam za wyrażenie, albo... Tak. No bo to oni tam to tak spierdzielili, że to jest niemożliwe. Zwróćmy uwagę, że Stany Zjednoczone postąpiły po raz drugi w tak niegodziwy sposób, ponieważ zostawili Kurdów, tak, na pastwę Turków. Pewne chłosty Turków. I tutaj mamy do czynienia z podobną sytuacją. Oczywiście można powiedzieć, że Stany Zjednoczone czy całe NATO nie musi brać na swoje barki losów cudzego państwa, ale to jest bardzo istotne, że skoro NATO, a tudzież głównie Stany Zjednoczone mają się za rozjemcę na świecie, mają się za, nazwijmy to, stróża pokoju na świecie, to skoro już byli w Afganistanie, to nawet gdyby chcieli się wycofać, to wycofanie powinno być na jakiejś zasadzie, na jakichś warunkach pośrednich, takich, że temu narodowi nic złego by się nie stało, że jednak pewna kontrola powinna być zachowana. Tu się okazuje, że zostali ci ludzie pozostawieni nagle z dnia na dzień sami sobie. No i albo mogłoby dojść do rozlewu krwi, albo stało się to, co się teraz stało. Ja, jak znaczy i Państwo też, i Ty, Krzysztof, jak obserwowaliśmy, co się działo, to przecież wojsko afgańskie w ogóle nie walczyło z talibami. W wielu wypadkach pokojowo oddawali terytorium. I broń. Podobnie postąpił prezydent, że no, wycofał się, nie miał innego wyjścia, rozlew krwi tutaj chyba by niewiele dał. Wiesz co, Krzysztof, ja się z tobą zgadzam. Generalnie to, co robiła armia afgańska, to była jakaś dziwna sprawa. I tutaj zacytuję utwór świętej pamięci pani Kory Jackowskiej: zdrada, 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 podstępne oczy gada. Zimne oczy gada. Zimne oczy gada, tak. Jakiekolwiek skojarzenia sama czysto... Już nie wiem.
czy zdradzam ja, nie, czy jestem zdradzana, czy zdradzam ja, czy ktoś mnie zdradza. Zdrada, tak. No niestety Amerykanie mają zdradę wpisaną, znaczy rząd amerykański, nie ludzie, rząd ma wpisany zdradę, jak ja to mówię, w hardware, czyli tam no, wysali to z mlekiem matki. Przecież przed tym, jak zdradzili Kurdów, to zdradzili też Polaków, przecież walczyliśmy na wszystkich frontach II światowej, zdradzili Żydów, nie pomagając przeciwdziałać Holokaustowi, zdradzili swoich współpracowników, aliantów przy pierwszej i drugiej wojnie w Zatoce, czyli inwazji na Irak. No, generalnie historia zdrad kraju Stany Zjednoczone jest historią, która jest bardzo długą historią. Począwszy od tego, jak to jeszcze nie byli Amerykanie, tylko byli pielgrzymami, jak Indianie im pomogli i im dali jedzenie, żeby przetrwali zimę, a ci potem wiadomo, co z nimi zrobili. I teraz jeszcze to świętują, nazywają świętem dziękczynienia, które wbrew pozorom nie u wszystkich Amerykanów jest świętem radosnym, bo jak pójdziesz do rezerwatu Indian, tak, takie wspaniałe kraje jak Stany Zjednoczone trzyma ludzi w rezerwacie, dosłownie to tak nazywa, no to w rezerwacie Indian to się bynajmniej nie cieszą, że ich przodkowie zaufali. Ale Krzysztof, ja o czym innym chcę powiedzieć. Ale przepraszam, czy ja bym mógł tylko jeszcze jedną krętkę tutaj dać. Warto było sobie zadać pytanie, czy to wycofanie się głównie Stanów Zjednoczonych z kontroli, z obrony Afganistanu, czy to nie ma głębszego kontekstu? Ma. Bo zwróćmy uwagę, wspominałeś o II światowej i że właściwie Ameryka niewiele zrobiła, nie chcąc mówić nic. Ameryka stała z tyłu, z boku. Oczywiście uaktywniła się wtedy, kiedy... Zostali zaatakowani w Pearl Harbor, co też swoją drogą ten atak był bardzo dziwny i tak trochę tak okręty wyszły z tego portu tuż przed atakiem. Dziwne to było, ale dopiero wtedy się zaczęło. Właśnie. Czy Ameryka nie robi pewnego uniku w tej chwili przed tym, co ma się wydarzyć na świecie? Czy Ameryka nie idzie do swojego schowka w swoim miejscu i będzie się temu przyglądała z boku, ewentualnie może zareagować w systemie obrony. My tutaj nic z tym wspólnego nie mamy. Możemy pomóc, ale to nie nasza bajka. Uważam, i chyba ty się na pewno ze mną zgodzisz, że to, co się stało w Afganistanie, może być dużym przedpolem do działań militarnych w regionie czy Azji, ale też w regionie Bliskiego Wschodu. To jest jak najbardziej prawdopodobne i jak najbardziej niebezpieczne. Oczywiście, że tak. To, co się tam stało. Krzysztof, ja się z tobą w 100% zgadzam. Nawet we wtorek przedstawiałem taką teorię w zielonej poświecie, że to wszystko zmierza do ataku na Iran. I tam całkiem ciekawe są krok po kroku, że się tak wyrażę, wyprowadzone jedna teza z drugiej i tak dalej. I na końcu jest atak na Iran. Jeśli jeszcze nie oglądałeś, to polecam, bo fajne. Nie oglądałem, bo właśnie byłem dużo w drodze, ale na pewno to obejrzę. Ale to jest ciekawe i o tym chętnie za chwilkę porozmawiam. Ale Krzysztof, zanim domysły, może powiedzmy sobie wprost, co już się dzieje, bo już jest pierwszy skutek tego, co się zdarzyło w Afganistanie. A jeszcze raz podkreślmy, to się zdarzyło wyłącznie dlatego, że Amerykanie zdecydowali, że ma się tak zdarzyć. Ponieważ to wyjście z Afganistanu to jedno, a spierdzielanie w popłochu na oczach kamer to drugie. I oni naprawdę mogli tak wyjść, żeby nie było takiego szumu medialnego. Nie musieli pozwalać ludziom latać na skrzydłach, mogli powstrzymać te zapędy talibów na jeszcze tydzień, dwa i sobie wyjechać. To jest ciekawe, że ci talibowie opanowali stolicę i tam robią straszne rzeczy, o których robiłem wiele vlogów, a do Amerykanów nie strzelają. No to jakby ci Amerykanie powiedzieli, stójcie, nie wolno wam wejść do stolicy, no to by nie weszli. Już ci talibowie przejęli broń, bardzo nowoczesną, to już jest fakt. Jeszcze dwa dni temu to była spiskowa teoria, wczoraj to już się stał fakt, dziś to już jest fakt od wczoraj.
Także mogli, tak jak pilnują tego lotniska i tam żaden talib nie poważy się nawet podejść, tak mogli popilnować tych magazynów z bronią super nowoczesną i chociażby ją zniszczyć lub też ewakuować to uzbrojenie, lub chociaż zniszczyć. Więc świadomie podjęli decyzję, czy już można powiedzieć to wprost, o oddaniu talibom super nowoczesnego amerykańskiego uzbrojenia. To była decyzja. I teraz, co w wyniku tych ich decyzji już się stało? No już mamy kolejny kryzys uchodźczy. Zobacz, Krzysztof. To się stało w niedzielę, dziś mamy czwartek, a od co najmniej dwóch dni już nam się mówi, że to już jest pewne, że Europa musi przyjąć falę uchodźców. Co ciekawe, ci uchodźcy, wystarczy na nich spojrzeć, żeby zobaczyć, że oni nie są Afgańczykami. No bo Afgańczyk wygląda w sposób bardzo specyficzny, zdecydowanie inny od Erytrejczyka, Etiopczyka, czy innego obywatela rdzennego czarnej Afryki. No, fizjonomia, proste, tak? Kompletnie inaczej wyglądają, prawda? I teraz, Krzysztof, jaka ciekawa rzecz. Białorusini podwieźli imigrantów pod granicę z Polską, pod dziką granicę i kazali im przejść. To jest na filmie, Krzysztof. I kazali im przejść na naszą stronę. Żeby było jeszcze śmieszniej, żeby to się dobrze, za przeproszeniem, kadrowało, to cała sytuacja się rozgrywa koło słupka granicznego. No bo gdyby to się daleko od słupka granicznego odbywało, to nie byłoby tak oczywiste w filmie, że to jest przekraczanie granicy. Ale się odbyło, więc jest. Są służby białoruskie, podwieźli pojazdami ludzi i zachęcali ich do nielegalnego przekroczenia granicy, czyli do przestępstwa. Polscy granicznicy powiedzieli tym ludziom, no nie, nie wolno. No i zobacz, co się nagle dzieje. Nagle ci ludzie, którzy jeszcze niedawno mówiono, że oni są Białorusinami, nagle, Krzysztof, stali się Afgańczykami. Dwóch posłów z Platformy Obywatelskiej, dziwnym trafem, akurat wtedy TVN miał rozstawioną kamerę i to nagrywał, nieśli im jakieś dwa śpiwory i trochę kanapek, czyli robili jakąś polityczną imbę, za przeproszeniem, na tym. Wiesz, tak jak kiedyś był taki chyba film Miś, z którego był słynny cytat, że przypadkiem przechodziłem z tragarzami, tak. Tych dwóch posłów Platformy Obywatelskiej przypadkiem przechodziło z wozem transmisyjnym TVN-u, całkowicie przypadkiem, zanieśli im całe dwa śpiwory i całe kilka kanapek. I teraz to już są, Krzysztof, Afgańczycy. Co ciekawe, oni tam są, zanim nastała ta niedziela, czyli zanim zaczął się ten cyrk z Afganistanem, a więc albo to są ludzie, którzy odkryli technologię czasoprzestrzenną, tutaj taka gwiazdka dla niekubatych, jaja sobie robię, i wyruszyli w niedzielę, a dotarli dwa dni wcześniej, albo też poruszali się z prędkością większą niż prędkość światła, no albo jest ewidentna ściema, jedna wielka ściema. Ale nawet, kochani moi, pragnę przypomnieć, jakie jest prawo międzynarodowe. Uchodźcą jesteś w pierwszym bezpiecznym kraju. Czyli na przykład, gdybym ja, Krzysztof Woźniak, musiał uchodzić z Polski, bo zamówienie jak jest, podpadłbym superdemokratycznemu rządowi Prawa i Sprawiedliwości i groziłoby mi, że mnie skrzywdzą albo moją rodzinę, i po prostu pakuję się, biorę swoje oba dolary i spierdzielam z kraju, to ja jestem uchodźcą, w tym wypadku politycznym, za to, że mówiłem prawdę, mnie politycznie rząd gnoi. I ja tym I powiedzmy, że uciekam do Czech. I w Czechach ja jestem uchodźcą. Ale jak potem stwierdzę, te Czechy to niedobra jest, ten zasiłek taki mały, Boże, do pracy będę musiał pójść. I sobie pojadę do Niemiec. No to w Niemczech ja już nie jestem żadnym uchodźcą. Bo ja granicę z niemiecką przekraczam z terytorium bezpiecznego dla mnie kraju Czechy. I tam, w Niemczech, to już jestem co najwyżej imigrantem. Jeśli mam ochotę pójść do pracy, to ekonomicznym, no bo w Niemczech 4 razy lepiej się zarabia niż w Polsce, albo jeśli zamierzam żyć z zasiłku, to socjalnym. Tu jest bardzo podobnie. Drodzy Państwo, ja z geografii słaby byłem, ściągałem, przepraszam, przyznaję się, a więc mapy nie znam na pamięć, ale mam telefon.
I w tym telefon jest coś, w telefonie jest coś takie jak mapy Google. Ja tam sprawdzałem na wszystkie możliwe sposoby. Słuchajcie, Polska nie ma wspólnej granicy z Afganistanem. Nie ma. A to oznacza, że nie da się przekroczyć granicy lądowej polskiej jako uchodźca. Można zostać z Afganistanu. Można zostać afgańskim uchodźcą w Polsce, jeśli się ktoś uda na przykład do polskiej placówki dyplomatycznej w Afganistanie, której tam nie ma. Ale gdyby była, to ktoś może. Jeśli Polska wyśle samolot, to tak, zostaną jakoś ściągnięci ci, którzy kolaborowali z Polską w Afganistanie i tak dalej. To tak, tak można zostać uchodźcą afgańskim w Polsce. Ale poprzez nielegalne przekroczenie granicy Polski z Białorusią, uchodźcą może zostać tylko ten, kto spierdziela przed reżimem Łukaszenki. Z Białorusi, Białorusin. Lub też człowiek innej narodowości żyjący na Białorusi. A pan Afgańczyk, który spierdziela przed talibami, nie ma szans. Po prostu... I już kończąc, Krzysztof. Ale tak, widzę w twoich oczach, że to cię ciekawi. Ciekawi. I zobacz, i już Krzysztof, mamy powtórkę... Nawet nie wiedziałem o tym, powiem ci szczerze. To tym bardziej warto, żeby to powiedzieć, nie? Już się zaczyna to, co było w 2015. Już jest pretekst, tak jak w 2015 pretekstem do przyjmowania tabunów ludzi z całego świata, głównie z czarnej Afryki, był pretekst Syrii i nagle twierdzono, że to wszystko są Syryjczycy i nagle, nie wiem, straże graniczne no po prostu, nie wiem, dostały pomroczności jasnej, bo naprawdę Etiopczyka od... Syryjczyka to naprawdę łatwo rozróżnić, do z kilometra bym odróżnił, a oni nagle nie, ale podobnie nie umieli odróżnić 16-latka od 30-latka, tam bardzo dużo dorosłych przychodziło jako nastolatkowie, nie? Ale właśnie pod pretekstem tego to po prostu waliła całe tabuny ludzi, głównie mężczyzn w wieku poborowym, którzy nazywani byli kobietami i dziećmi. Dzisiaj też na tych filmikach, zwróć uwagę, z Afganistanu, prawie sami mężczyźni. Kobiet, dzieci to tam na tych filmikach prawie sami właśnie mężczyźni. Ale należy sobie... Ale Krzysztof, już kończę, tak? I teraz znowu się robi pretekst, że Europa ma się naszykować na przyjmowanie ludzi. Pod pretekstem. Bo Afgańczyków, ja uważam, że prawdziwych uchodźców trzeba im pomóc. Ale to będzie pretekst. I co to zrobi? Osłabi Unię. Osłabi Europę i skończymy. Właśnie, ale ja mam jedno pytanie. Dlaczego akurat Europa, a nie na przykład Stany? No właśnie. Zwróćmy uwagę, że podobnie jak właśnie był kryzys imigracyjny kilka lat wstecz, tyczyło to wszystko Europy. Prawda? Pamiętam, jak pan Netanyahu wtedy powiedział zdania na cały świat, że Izrael nie przyjmie ani jednego uchodźcy wtedy, w tamtym czasie, bo każdy z nich może być potencjalnym terrorystą. Natomiast... Ale od nas tak wymagali, żebyśmy przyjmowali. Tak. I teraz rzecz polega na czym? Po co? Znaczy, oczywiście, rzecz humanitarna, z którą się nie dyskutuje, ale gdybyśmy ten humanitaryzm odłożyli na bok i zastanowili się, o co może chodzić w wymieszaniu Europy, czyli w kultury. Zobacz, Krzysztof, czy nie chodzi tutaj, a nie chcę użyć tego słowa. To nie używaj, Krzysztof. To już myślę, że wystarczy, ale na pewno to bardzo mocno... Produkt spożywczy i słowo armatnie. Spożywczy... Nie rozumiem, ale chyba nie muszę rozumieć. Ale Krzysztof, wydaje mi się, czy nie że... chodzi tu o... Najwyżej to tak, tak. Mięso armatnie? Znaczy, Krzysztof, mi się wydaje, ja powiem to tak trochę brutalnie, choć naokoło. Przy założeniu, że kroi się konflikt zbrojny, przed polem do konfliktu zbrojnego jest osłabianie przeciwników, prawda? Tak. Oczywistym jest, że kryzys uchodźczy z 2015 roku osłabił Europę, prawda? Tak. Nie tylko... Ale przepraszam, to jak ja mam to rozumieć? Stany Zjednoczone mają w tym interes?
A nie? Przecież oni są oficjalnie na wojnie ekonomicznej z Europą. To przepraszam, można być wrogiem ekonomicznym, a przyjacielem na innym dziedzinie? To Krzysztof, jak ja bym, No tak. przepraszam za wyrażenie, wyobraź sobie sytuację, w której ja bym świadomie i celowo dążył do zniszczenia ciebie ekonomicznego, a jednocześnie mówił, że poza tym to wszyscy to jesteśmy kumplami i razem nagrywajmy i pijmy No nie. piwo? No. Krzysztof. A wojna ekonomiczna USA Unia Europejska jest faktem. Są cła i tak dalej. No Typowo na dobrze, wyniszczenie. ale przecież Europa, czy cała Unia Europejska ma swoich ekonomistów, doradców, polityków. No i pytanie zachodzi jedno. Ja rozumiem, że w którymś momencie, w 2015, mogli dać się oczarować tą sytuacją, jak na przykład pani Merkel, która wręcz z triumfem witała na stacji, czy tam na lotnisku pierwszych uchodźców. Rzecz polega na jednej kwestii. No chyba Europa i politycy europejscy, a także ekonomiści nauczyli się i zrozumieli, że jakie to potem za sobą niosło problemy, nie tylko o incydenty, które tak właśnie grzecznie zostały nazwane, nie tylko incydenty, ale też szereg innych problemów, jak na przykład osiedla, które płonęły, osiedla uchodźców, jak na przykład okradane ciężarówki, między innymi polskie, gdzieś w miejscach przygranicznych przez tych samych właśnie Ale nie ludzi. pamiętasz, jak ten problem był rozwiązywany? Nie tak, że chronili te ciężarówki, tylko chcieli postawić przed sądem Pudziana, który wyraźnie Tak, głośno powiedział, że będzie pamiętam. bronił swoich, Pozdrawiamy pana tak, Pudzianowskiego. pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam, będę dzwonił. W ogóle, ja tak w ogóle Pudziana poznałem, bo tam potem nagrywałem o tym vloga, o się okazało, że on obejrzał i się odezwał. Było mi Dlatego strasznie taki miło. cwany się zrobiłeś, bo masz dużego kolegę, co? Ale on daleko mieszka. On daleko mieszka. Natomiast to chciałem powiedzieć, to, że no mi się wydaje, że znaczy mi się wydaje, że jeśli oni byli ci politycy europejscy trochę lepiej wykształceni od człowieka, który skończył 4 klasy podstawówki, to oni doskonale wiedzieli, do czego to doprowadzi. No kurde, tam No właśnie, wierzysz, wiedzieli. wiedzieli, więc nie A można czy powiedzieć, że może. się teraz nauczyli. Oni A nadal może wiedzą. weźmy. Tak, tylko że tutaj może też zadziałać element psychologiczny, do którego jesteśmy, którego zostaliśmy nauczeni. Ja uważam siebie za osobę tolerancyjną. Ja Myślę, że też. ty jesteś także osobą tolerancyjną. Nigdy nie miałem problemu z ocenieniem innej orientacji seksualnej czy kogoś innej narodowości, ponieważ ja jestem otwarty do ludzi i uważam, że nie wolno osądzać żadnego człowieka za jego poglądy czy orientację. Ale jak ktoś Natomiast. udaje uchodźcę, czyli tak naprawdę zabiera miejsce komuś, komu się należy pomoc, a on jemu się po prostu nie chce pracować, no to Krzysztof. już nie jest kwestia rasy czy narodowości, tylko to jest kwestia cwaniactwa. Tak jak ktoś, Krzysztof. kto udaje Tylko. rencistę i zabiera Tak. rentę komuś, kto jest Tylko chory. zwróć uwagę. Ty w pewnym momencie mówiąc, użyłeś dwóch słów, które mną wstrząsnęły. Oczywiście uważam je za poprawne jak najbardziej, ale światopoglądowo, co się nam dookoła mówi. Tej czarnej Afryki użyłeś takich słów. Ale to jest określenie ciągle jako nazwa geograficzna, to nie jest rasizm. Oczywiście, Można to jest to wpisać w skrajność, Google i ale tam posłuchaj. konkretne kraje wyskakują. Tak, ja to rozumiem, ale już człowiek mówi, aha, co on powiedział? I czy politycy europejscy nie ulegli takiej ogólnoświatowej perswazji na poprawność, na tolerancję? Czy ta tolerancja nie miesza się już z naszymi interesami w sensie takim, że tracimy. No właśnie, tolerancja to jest akceptacja nie tylko inności, ale też cudzych interesów, cudzych spraw. Nie. I. Ty mówisz o akceptacji, Krzysztof. Tolerancja słownikowo jest to tolerowanie, czyli godzenie się na rzeczy, które nam nie pasują. Na przykład. Poczekaj, ale ja. Krzysztof, mi chodzi o coś takiego na myśli. Powiedzmy, wiele osób może powiedzieć, aj, Izrael i ludzie w Izraelu to tylko by mówili o pieniądzach.
Wielkie banki, korporacje to są oni. Ale poczekaj. Tolerancja polega na tym, że oczywiście mądry naród, skoro potrafi robić pieniądze, to jest tolerowanie zasad kogoś, całości tego kogoś. Tylko zachodzi jedno pytanie. Czy tolerancja nie gubi się w momencie, kiedy pozwalamy, żeby na przykład w naszym porządku naszego państwa, w naszej piastowskim porządku, w naszym słowiańskim porządku, mogło nastąpić przez tolerancję zakłócenie tego porządku, czyli spowodowanie wymieszania się wielu kultur. I to nie jest nic złego niby, chociaż może to zakłócać potem już naszą kulturę. Pogłębię to dwoma zdaniami. Na przykład incydenty, które się odbywały w miastach europejskich, miały często podłoże właśnie kulturowe. Tak. I to w obie strony. Tak. I tutaj w tym przypadku nastąpiła nietolerancja, ale w przeciwnym kierunku. Czyli ci, co zatolerowali, ci, co byli otwarci, zostali potem zaatakowani i w pewnym sensie steroryzowani. Przynajmniej w sposób psychologiczny, że przeciętny, nie wiem, Paryżanin, idąc do metra, rozglądał się, czy nie ma tam kogoś z plecakiem, bo on się boi. I w końcu nie wszedł do tego metra, tylko wydał pieniądze, wsiadł w taryfę i dojechał do pracy taryfą, bo się bał, bo widział tam dwóch ludzi z plecakami. Więc tutaj się pewne interesy tolerancji zakłócają. Ale może zabrnąłem za daleko z tą tolerancją. Nie, Krzysztof, mi się wydaje, że to troszeczkę ciekawsze jest, bo zobacz, Krzysztof, pomijając tego typu kwestie, to zobacz. Kryzys uchodźczy 2015, co sprawił? I to są kwestie niezbite. Osłabił jedność Unii Europejskiej, bo się o to kraje pokłóciły. Osłabił Unię Europejską ekonomicznie, chociażby dlatego, że całą masę forsy trzeba było wydać na zaadoptowanie tych ludzi, i nie było tych pieniędzy na inne rzeczy, prawda? Osłabił Unię Europejską też chociażby... Ty to wielokrotnie mówiłeś, chcę to tak dokładnie powiedzieć, że na przykład Paryż jeszcze 20-30 lat temu to było miejsce bezpieczne, teraz już przestało być miejsce bezpieczne. Oczywiście. I to... Nie zdziwiłoby, Krzysztof, nie zdziwiłoby nas, że jeżeli na przykład ktoś z Australii chce lecieć z żoną, jakiś mężczyzna, na wycieczkę, zobaczyć Paryż, a pani w okienku biura podróży australijskim mówi, drodzy państwo, ale ja bym poleciła ubezpieczyć się na życie, na zdrowie, ponieważ lecicie państwo w dość niebezpieczny zakątek świata. No ludzie, Paryż, Londyn. Dokładnie tak. Rzym. To jest kolebka Europy i nowożytnej. I jak to? Niebezpieczne? Ano tak. Z tym, że to się dzieje z dnia na dzień i my w tym żyjemy. Ale ja mam do ciebie jedno pytanie teraz. Krzysztof, i ty, i państwo znacie moje do znudzenia słowa, że grozi nam konflikt poważny. Tak. Ale proszę, odpowiedz mi krótko, bo zaraz zatem będzie szło drugie pytanie. Dobrze. Powiedz mi na logikę twoją. Czy ty uważasz, że to idzie w kierunku konfliktu? Tak. Ja uważam. Okej, dobra, nie uzasadniaj. Wystarczy. Krzysztof, mi wyglądają pewne rzeczy bardzo podejrzanie. Nie tak dawno w jednej z naszych wspólnych audycji mówiliśmy o polityce z kolan wstawania rządu polskiego. A, wiesz, nie żeby nie karcić PiS-u, nie tylko PiS. Tak. W stosunku do Stanów Zjednoczonych i też do Izraela prowadziliśmy politykę na kolanach. No, łagodnie to ująłeś. Jeżeli mielibyśmy pretensje o coś do rządu Stanów Zjednoczonych, i byśmy ją wypowiedzieli,
to ta pretensja brzmiałaby tak. Powiedzmy, że jestem premier Polski, a ty jesteś premier amerykański Stanów Zjednoczonych. To prezydent, okej. Okay. To uważaj, prezydent, no, a ja jestem prezydent Polski. To ta podległość mi się kojarzyła w taki sposób. Uważaj, mówię do ciebie. Szanowny panie prezydencie tego wielkiego mocarstwa, którym pan zasiadasz. Ja bardzo przepraszam. W ogóle proszę nie oceniać tego, że to jest uwaga, chociaż to jest uwaga. Ja aż wstanę, żeby to powiedzieć, bo na siedząco nie wypada mi zwrócić uwagę. No właśnie. Ja bardzo przepraszam i mam jedną uwagę, panie prezydencie. No powiedz, słucham. Słucham, ale faktura za krzesło, z którego pan korzysta, to już tam idzie. 250 panie, czołgów musicie panie kupić. Panie prezydencie, nawet o tych drobiazgach to my nawet nie wspominajmy. Dobrze. Ja nie wyobrażam sobie, że konferencja, która ma się u nas odbyć w sprawie Iranu, panie prezydencie, że to wy w naszym kraju będziecie rachunki płacić za wszystko, co wam na stół podamy. To jest nasza sprawa, panie prezydencie. I z góry przepraszam, że pozwoliłem sobie zwrócić uwagę. Tak sobie to, oczywiście żartobliwie, wyobrażam naszą postawę sprzeciwu w interesach z państwami, z którymi mamy się za przyjaciół. I teraz uwaga, co się zaczęło dziać? Tu Afganistan, wycofanie wojsk, raptem wchodzą talibowie. Tak jakoś mi się dziwnie to kojarzy, oczywiście to są dwie różne rzeczy, ale dziwnie mi się to kojarzy z, jak pan Obama, poprzednik prezydent, powiedział, my tutaj na Bliskim Wschodzie mamy wrogich terrorystów, ale też zaprzyjaźnionych sobie terrorystów. Każdy prezydent Stanów Zjednoczonych miał hasło na czole wypisane: z terrorystami się nie dyskutuje. Nie negocjuje, tak. Nie negocjuje. Natomiast tu mieli przyjaciół. Tu raptem talibowie, tak jak mówisz, ta broń, to wszystko, no jest to bardzo wymowne. Ale... Barack Hussein Obama. Dokoptuje. I może to być, mogą to być teatralne sztuczki. I one raczej są. Ale uwaga. Dokoptujmy do tych teatralnych sztuczek raptowne, wstanie z kolan, stanie się mocarzem rządu polskiego. Oto, co wy tutaj, Stan Zjednoczony z TVN-em? No nie wiem, co zrobimy. Raczej chyba pójdzie, nie pójdzie to po waszej myśli. A, Izrael się burzy. No nie, no my sobie wypraszamy te słowa. Raptem PiS robi ustawy, znaczy zarządzenia, które są nie w interesie Stanów, nie w interesie Izraela i de facto co do Izraela nie ma wątpliwości, że stosunki dyplomatyczne są bardzo mocno zachwiane. Chyba, chyba od czasu tego, co zrobił Gomułka, nie były tak zachwiane, jak są teraz. A Stany Zjednoczone na pewno wzięli nas na listę krajów, w których demokracja jest zachwiana. I uwaga, czy to nie jest zagrywka? Ale czy masz taką pewność? To znaczy, chodzi tobie o to, czy Lex TVN nie jest zrobione specjalnie jako zasłona dymna? Może nie, głębiej to powiem. Mi chodzi o to, żeby pokazać Polakom, że Ameryka ma problem z Polską, a Polska z Ameryką. Mm-hmm. I jeszcze w stosunku do Izraela. Dlaczego? No i teraz, przepraszam, że tak przerwę, ale teraz, żeby pokazać, że jednak jesteśmy przyjaciółmi, no to będziemy musieli coś zrobić. To, czego Amerykanie chcą. Na początek przyjąć tak zwanych uchodźców, których wyprodukowali Amerykanie. I to jest bardzo dobre, co ty powiedziałeś i to nie wybrzmiało. Dlaczego to nie Amerykanie przyjmą tych ludzi z Afganistanu, tylko Europa? Przecież to Amerykanie rozpoczęli konflikt w Afganistanie. To jest ich wina, ich problem to powinien być. To jest wielki kraj, stosunkowo mało zaludniony. Co za problem, żeby ich tam przyjąć? Przecież Amerykanie przyjmują całą masę nielegalnych imigrantów z południa kontynentu. I pan Biden jest bardzo za tym, żeby przyjmować. To co za problem, żeby tych ludzi przyjąć? Mają ku temu pełny moralny obowiązek, którym obarczają nas. Także to na dzień dobry, że my weźmiemy ten obowiązek na siebie, między innymi Polska. PiS już zapowiedział, że przyjmie. Pan Gliński już powiedział, że są gotowi. A zupełnie przypadkiem kilka tygodni wcześniej zaczęliśmy budować 3 nowe ośrodki dla uchodźców. Tak wyprzedzająco.
3 tygodnie wcześniej, zupełnym przypadkiem. Nie, no to przypadek jest, wiesz, bo zawsze się na zimę buduje ośrodki dla uchodźców, bo zawsze najwięcej uchodźców zimą się przedziera. Wtedy, gdy jest zimno, śnieg pada i można zamarznąć, a nie latem. Właśnie dlatego się na zimę buduje. W nawiasie sarkazm. Zachodzi jedno pytanie. Ja nie obawiam się tego pytania na twoim kanale zadać. Ale nie każdy sobie z osobna odpowie. I coraz bardziej się wydaje, że my tkwimy w jakimś procesie konfliktu światowego. Tak. To jest bardzo mylne, że konflikt, człowiek konflikt wyobraża sobie jako coś, co rzeczywiście jest bardzo zauważalne, wymowne i punktowe. To się musi gdzieś dziać konkretnie i mówimy o konflikcie. Ale z tą technologią, którą ludzkość posiada, z możliwością walki też wirtualnej i kierowania narodami wirtualnie, co jest właśnie teraz podstawową siłą władzy nad narodem, nad narodami. Zastanówmy się, czy nie mamy do czynienia od ponad półtora roku czasu z konfliktem światowym, który jeszcze nie eskaluje, który jeszcze nie jest procesem dosłowności konfliktu, ale też zwróćmy uwagę, że dochodzą do nas różne, w czasie tego półtora roku dochodziły do nas różne zdarzenia, różne zdarzenia, które ciężko było nam przyjąć. Jak na przykład sytuacja związana z Libanem i tym wybuchem bardzo wielkim. To wyglądał jak atomica. Tak, jakieś gdzieś tam na Bliskim Wschodzie jakieś wieżowce w państwach, które no, nie prowadzą żadnych konfliktów, wybuchały, jakieś wielkie pożary. Ja się zastanawiam, czy nie dzieje się konflikt światowy, a my nie jesteśmy o tym informowani. Są dezinformacje różnych zdarzeń. Powiedzmy, ja się posunę skrajnie daleko. Logicznie w to nie wierzę, ale przyszła mi do głowy pewna myśl. Oto Afganistan. Oto nagła decyzja o wycofaniu ochrony dla Afganistanu. Nagłe wycofanie się tej ochrony. Nagłe wtargnięcie talibów. Nagłe wręcz, oni chyba musieli szybko jechać, żeby zdobyć całe tak wielkie państwo. Prawda? Spory kawałek państwa. No. A może my się dowiedzieliśmy o efekcie przegranego konfliktu z talibami jako pewien etap konfliktu na świecie. Może nam się te informacje podaje skrzywione. Oczywiście ja sam nie wierzę w to, co mówię, ale obserwując wiele rzeczy dookoła, które u nas się dzieją, ja na przykład nie sądzę, żeby ludzie na stanowiskach, no o Trumpie są różne zdania, ale nie sądzę, żeby Trump był idiotą. Nigdy nie zapomnę, jak było w Libanie. Zresztą ja mówiłem, że w pobliżu Izraela wybuchnie brudna bomba. I teraz tak, tam niby jacyś spawacze, niby coś, niby to wybuchło, no ale straty i zniszczenia były na ogromną skalę. Wyglądał grzyb jak atomica. No właśnie. I teraz pytanie zachodzi jedno bardzo istotne. Dlaczego pan Trump, będący wtedy czynnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, na drugi dzień oficjalnie powiedział takie zdanie? Moi doradcy wojskowi nie mają wątpliwości, że to był zamach. Że ten wybuch to był zamach. Mhm. Potem to wszystko zostało przykryte kupą liści suchych i nikt na ten temat więcej nie mówił. Zastanówmy się, czy może tkwimy w konflikcie, którego nie jesteśmy w stanie okiełznać, który informacyjnie jest, może inaczej, którym zarządza dezinformacja w mediach,
i uważamy, że świat jest niespokojny, bo każdy z nas powie i zgodzi się. Ja mam wielu znajomych, którzy do mnie mówią: Krzychu, co się dzieje? Coś dziwnego na tym świecie. Ten świat zwariował. Może to tak jest. Może my nie wiemy wiele, co się tak naprawdę dzieje. My się o tym dowiemy, jeżeli ten konflikt zacznie eskalować. Znaczy być otwartym. A niewykluczone, że do tej otwartości jest bardzo blisko. Co ty o tym sądzisz? To jest szalone, co powiedziałem, ale co o tym sądzisz? Ja, Krzysztof, chciałbym... powiem tak. Zrobię dłuższy wywód i na samym końcu się odniosę do tego, co powiedziałeś, dobra? Dobrze. Jak niejednemu psu burek na imię, tak mamy niejeden rodzaj wojny. Mamy konflikty otwarte, nieotwarte, kinetyczne, niekinetyczne. Między innymi mamy coś takiego, co się nazywa zimna wojna, w której dość oficjalnie, to znaczy inaczej, co do której już wiele lat temu bardzo poważni ludzie, jak na przykład wysoko postawieni generałowie, wprost się wypowiadali, że my w niej tkwimy. Można więc śmiało założyć, że my rzeczywiście jesteśmy w nowej zimnej wojnie, drugiej. I załóżmy na chwilę, że jest to prawda i poszukajmy symptomów. Co było wielkim symptomem zimnego konfliktu, tego pierwszego? Przede wszystkim gigantyczne zwalczanie się gospodarcze, rozumowanie na zasadzie przyjaciel albo wróg, czyli wszelkie te ośrodki tak się zachowywały do innych, że masz się określić, czy jesteś przyjacielem albo wrogiem, prawda? I wszelkie kwestie treningu swoich własnych obywateli pod wysiłek wojenny, ewentualny kinetyczny. Czy to, co mówię, mniej więcej się zgadza z tym, co ty wiesz, sądzisz? Tak, tylko Krzysztofie, ja uważam, bo zimna wojna, ja nawet do zimnej wojny zaliczam loty Apollo. Przecież były, to była kwestia technologiczna i propagandowa. No właśnie, też dyskusyjna, bo tak jak mówię, nie chcę na ten temat odbijać piłeczki tutaj, ale jak na przykład pomyślę, jakiej mocy były komputery w tamtych czasach na Ziemi, to naprawdę wydaje się mało prawdopodobne, żeby taką serię rakiet z powodzeniem wypuścić w kosmos, a poza tym, i one wróciły z załogami, a poza tym nie wiem, czy wiesz, i zaraz wrócimy do tego tematu, nie wiem, czy wiesz, ja kiedyś czytałem książkę Apollo 13 i tam był taki bardzo interesujący szczegół, moment. Otóż Apollo 13 to już był któryś z kolei lot na Księżyc i twórcy tego programu byli zdziwieni, że tak jak pierwsze loty, staniecie na Księżycu Armstronga, było sensacją światową. Wszystkie telewizje chciały to mieć na bieżąco i pokazywać. Tak Apollo 13, kiedy Apollo 13 miał startować, to było bardzo małe zainteresowanie mediów tym lotem, ponieważ to już ludziom się... Spowszedniało. I oto raptem startuje Apollo 13 i tutaj dzieje się awaria, znów cały świat, tak jak przy pierwszym locie, no bo co teraz z nimi, czy oni przeżyją? Wszystko szczęśliwie, jakby mi się skończyło. Uważam, to było propagandowe, to było nagięte i właśnie ten moment, ten brak zainteresowania mediów, oczywiście media by to pokazały, ale to już nie było takie, nie było takie bum. I wtedy stało się boom, żeby znów widzów i telewizję tym zainteresować. Zwróćmy uwagę, tamta zimna wojna była zabawą do tego, co się w tej chwili dzieje na świecie. Bo w tamtej zimnej wojnie tak naprawdę no, to była rzeczywista zimna wojna, ponieważ był szlaban, no, był komunizm i reszta świata. I tak to stało. Ale zwróćmy uwagę na
na plusy tej zimnej wojny. No bo tak, jednak takie kraje jak Polska i wiele innych, które były zniszczone bardzo mocno przez to, co przeszły, zostały odbudowane. No, architektonicznie może nie za ładnie, ale zostały odbudowane. Przemysły powstawały. Wyścig nie tylko zbrojeń, co poprawiał technologię, ale też wyścig technologiczny, wyścig kosmiczny. No przecież pamiętamy statki Sojuz, a już później jak zimna wojna lekko ustępowała, słynny połączenie się dwóch statków w kosmosie Sojuz-Apollo. Przecież ktoś by powiedział teraz z perspektywy historii, że zimna wojna w tamtym czasie wpływała w pewnym sensie na świat mobilizująco, tak, pozytywnie. No, mimo, tak, że był jakiś gdzieś tam strach. Mało tego, była zimna wojna, ale były umowy międzystronne, były zasady, których się na ogół trzymano i tak naprawdę był pewien ład na świecie, mimo że różny. Natomiast w tej chwili co my mamy? W tej chwili nieraz podnosiliśmy u siebie na audycjach, ja u siebie na audycjach, coś takiego, że gdzie jest ONZ? Dokładnie. Gdzie jest filar decyzyjności międzynarodowej, który jak zapadnie w ONZ-cie, to jest podobnie wdrażany w życie, jak w polskim rządzie zapadła decyzja w Sejmie, Senat to poparł, prezydent podpisał i wchodzi to w życie. Spróbuj nie zapłacić wyższego podatku, który został uchwalony, to pójdziesz siedzieć albo z torbami pójdziesz. Tutaj ONZ jakoby nie istnieje. On istnieje jako figurat w tej chwili, ale tak naprawdę, jak zapytacie siebie, kto jest siłą na tym świecie, to wpada nam do głowy, może Ameryka, może Chiny, może Rosja, może jeszcze jakiś kraj, ale nie powiemy ONZ. Nie, o ONZ-cie ktoś jeszcze pamięta w ogóle? Właśnie, właśnie. I zwróćmy uwagę, że nikt się tego ONZ-u nie dopomina. Powołujemy się na konstytucję. Polska bodajże jako drugi kraj na świecie miała swoją konstytucję, tak? Chyba tak, ta trzeciomajowa tak, była tak, jakoś bardzo szybko. Tak, więc możemy się szczycić. Mamy drudzy po Stanach Zjednoczonych konstytucję. I ta konstytucja, mimo że tak często krzyczymy, że jej nie ma albo jest wymazywana, to ona jest i ona nas chroni. Ale taką konstytucją międzynarodową powinno być ONZ. Krzysztof, uważaj, bo ty w tym momencie idziesz w stronę de facto rządu światowego. Konstytucja to światowa... Znaczy, nie, ale momencik. To skoro ONZ może być rządem światowym, to uważaj, to czy świat uległ destabilizacji jako elementy osobnych państw w czasie zimnej wojny, kiedy ONZ naprawdę miał dużo do powiedzenia? Nie. Mało tego, decyzje ONZ-owskie kończyły często konflikty, między innymi na Bliskim Wschodzie. Tak, błękitne hełmy i tak dalej. Tak, więc okazuje się, że to była pewna siła porządkowa na świecie. Nie siła nakazująca danemu państwu, jak żyć, jak prowadzić gospodarkę i jak traktować obywateli, tylko była to siła międzynarodowa, która gasiła konflikty. To była podstawa. Teraz tego nie ma. I co się teraz dzieje? Teraz są silne i słabsze państwa. To jest w pewnym sensie międzynarodowy nacjonalizm. Ponieważ silne państwo ma prawo dyktować warunki. Tu prosty przykład. Silne państwa lub silne państwo zdecydowało o ochronie Afganistanu. Ale to samo silne państwo czy silne państwa zdecydowały, a nie, my sobie pojutrze stąd wychodzimy. Tak, i mamy tam gdzieś. Tam są ludzie, którzy zaufali, bo ja rozumiem, gdyby nie weszli tam i nic nie robili, to ja rozumiem, że to jest wytłumaczalne, Krzysztof. Tak, ale oni rozkrzewili. Zaniechanie, ale oni tam byli, więc wiesz, zasada jest taka, to bardzo prosty sposób może powiedzieć. Uważajcie, jeżeli na waszym podwórku chodzą bezdomne kotki i jeżeli wam przyjdzie, co daj Boże,
na myśl, żeby je nakarmić. Jeżeli zrobicie to kilkukrotnie, to uwaga, jesteście odpowiedzialni moralnie za nich, bo te koty się nauczyły, że dostaną od was jeść. One są bezbronne, bezdomne. Albo jak je weźmiecie do domu, to potem ich nie wyrzucajcie. Tak, moralnie jesteście za nie odpowiedzialni. Jeżeli NATO wchodzi w Afganistan, to uwaga, wchodząc powinno mieć świadomość, że może wyjść z niego tylko wtedy, jeżeli zostawia to państwo w bezpieczeństwie. Tak. A nie wtedy, no jakie jest tłumaczenie polityków czy prezydenta Stanów Zjednoczonych w tej chwili? On jest zaskoczony, że to tak szybko się stało. A nie, czyli że w ogóle. Tak, czyli on brał pod uwagę, że to się stanie, ale zaskoczony, że tak szybko. Dlatego uważam jedno, że być może w Afganistanie działo się coś o wiele więcej, jak my wiemy. Oczywiście to już jest teoria spiskowa. Nie, nie do końca. Ale poprzeć faktami? Krzysztof, zanim jeszcze doszło do tej słynnej niedzielnej kompromitacji, Chińczycy zapowiedzieli, że jeżeli talibowie utworzą rząd, to oni go poprą. Jeszcze zanim do tego doszło. Nie pamiętam, kiedy było to dokładnie, ale kilka miesięcy temu, chyba w kwietniu, talibowie udali się na spotkanie dyplomatyczne do Chin, gdzie coś ustalili. Wyszli bardzo zadowoleni, opinia publiczna nie dowiedziała się, co ustalili. Faktografia jest mniej więcej taka. W lutym prezydent ówczesny Donald Trump zawarł porozumienie z talibami i była zrobiona taka mapa drogowa, jak się Amerykanie mają wycofywać. Biden to, za przeproszeniem, olał. Bo zgodnie z tą mapą drogową, może wcześniej niż w lutym, w każdym razie zgodnie z tym porozumieniem do końca kwietnia miało Amerykanów nie być. Skoro w połowie sierpnia uciekali w popłochu, to znaczy, że tam byli. A skoro tam byli, to znaczy, że byli też po pierwszym maja, a to znaczy, że to porozumienie zostało nawet nie tyle zerwane, co było nierespektowane bez zerwania przez nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, pana Bidena. Mniej więcej w tym czasie, gdy już jasne było, że Amerykanie mają gdzieś to porozumienie, talibowie idą do Chin, największego wroga Stanów Zjednoczonych, i zawierają z nimi jakieś porozumienie. Następnie zaczyna się ofensywa, która wygląda, przepraszam, ale jak blitzkrieg. Po prostu tempo spuszczania w pierdzielu amerykańskiej armii przez bardzo słabe siły talibów, to było po prostu coś błyskawicznego. To Krzysztof Jerzyś bardzo dobrze ujął, stwierdzając, że to jest dziwne, że oni w ogóle tak szybko dali radę przejechać tyle kilometrów. Bo to naprawdę musieli mieć bardzo rącze konie, że się tak, oczywiście wiadomo, że oni samochodami jeździli, nie? Ale tam to prawdopodobnie nie dość, że żaden opór nie był stawiany, to oni się nawet nie zatrzymywali za bardzo, żeby odpocząć, zjeść coś, przespać się w hotelu i od rana. Krzysztof? Aha. A po tym, co mówisz, nasuwa mi się jeszcze jedna teoria spiskowa. Aha. A może talibowie wykonali sprytny ruch, no bo trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Chodzi o miejsce. Chodzi o wpływy. Wiadomo, że jeżeli powstaje coś nowego w jakimś państwie, czyli jakiś nowy rząd, kompletnie wyrwany z wszelkich układów, tym są talibowie, to uważaj, Rosja sobie może na to pazurki drapać, Chiny mogą sobie na to pazurki drapać, a Stany? No nie, no jak możemy takie przedpole dać Chinom? I uwaga, oni sobie pojechali do Chin, wcale ta rozmowa w Chinach nie musiała być po ich myśli, ale wyszli tak, jak gdyby było po ich myśli, i dają warunki Ameryce. I Ameryka mówi, dobrze, zachowajmy jakiś pretekst, zachowajmy twarz, szybko się posuńcie, my się wycofamy, zostawimy wam jeszcze w prezencie broń, tak jak ty powiedziałeś, i jest okej, ale wpływy mamy my. Różne rzeczy się nasuwają. Ja powiem tylko poczucie moje. Drodzy Państwo i Krzysztofie, kiedy się skupiłem na temat
Afganistanu, to mam wrażenie, że to absolutnie nie jest koniec. Też tak uważam. Powiem tak. Pierwsze, co mi się skojarzyło, to otoczony stolica, przepraszam, jak Krzysztof, stolica. O cholera, i teraz jest, teraz wypadło mi z głowy. Czekaj, sprawdzam w telefonie. Bo w międzyczasie sprawdzałem kurs złota, który sugeruje, że analitycy są przygotowywani na długą wojnę. Kur, stolica, Afganistanu. Kabul! Oczywiście, że Kabul. No. Kabul. Przecież od początku mówiliśmy, że Kabul. Się tak, otoczony Kabul, chociaż Kabul był otoczony przez chwilę przez talibów, ale to nie chodzi o to. Będzie otoczony Kabul, ale też świat... Jak pomyślałem o Afganistanie, to poczułem, że w niedługim czasie świat zacznie mobilizować wojska z jakiegoś powodu, więc to, co się stało w Afganistanie, jest tylko krokiem, jednym z wielu, które mają się wydarzyć, i zmierzamy do konfliktu. Jak, Krzysztof, dam ci ostatniemu zrobić puentę, a moja puenta jest taka. Słuchajcie, kiedy zaczęła się zaraza, powiedziałem, że to wszystko potrwa 3,5 roku. No to mamy jeszcze 2 lata, tak? Mhm. Ale to nie tak. Ja to wytłumaczę inaczej. W myśl, co jest dla mnie ważne, Monika, mówię imię swojej córki, tak jak mhm. latami temu powiedziałem, Monika, krótko przed dużym konfliktem na świecie ludzie w Polsce i w Europie będą bali się oddychać. Mamy fakt bania się oddychania i teraz to nie oznacza, że my się będziemy bali oddychać 3,5 roku, a potem będzie konflikt. Nie. Ten konflikt będzie krótko przed tym, krótko przed znaczeniem bania się oddychania. Czyli on może wyniknąć w każdej chwili. Tak. I pozwolenie, i to, że Ameryka pozwoliła tam zasiedlić się talibom, dała im w pewnym sensie całe państwo, pozwoliła na to, tak powiem. Przecież tam może być wytwórnia terrorystów. I to taka... A pretekst do wojny był, żeby tej wytwórni nie było. No właśnie. I o co chodzi? Nie wierzę w to, żeby Stany Zjednoczone tak bezmyślnie się zachowały, tracąc siłę ekonomiczną wobec Azji, a głównie Chin, tracąc na świecie wiele miejsc, na które miała wpływy, chociażby Syria, która już nie jest pod panowaniem w pewnym sensie Stanów Zjednoczonych. W Iraku tak. Też ja to nazywam okupacją cały czas. Ta mhm. pewna okupacja też mają dosyć. Ameryka traci, tylko ja nie wierzę w to, żeby Ameryka tak się nagle stała słaba mimo wszystko i tak się wycofywała ze wszystkiego. Ameryka mądrze się wycofuje przed tym, co ma się stać. Czyli przygotowanie przedpola, to ma wyskoczyć nagle skądś, i nikt nie będzie patrzył w kierunku Ameryki. Mało tego, będą wszyscy patrzeć w kierunku Ameryki. Pomóżcie! A oni powiedzą, nie, to nie nasz problem. To wy sobie pomóżcie. Będzie w czasie II światowej. Gdzie de facto ostatni weszli w ten konflikt, a kto ostatni wchodzi w konflikt, ten wygrywa. To jest tak jak w czasie, za przeproszeniem, bójki, tak? Dwóch się bije, a potem ten, co wygra, bije się z trzecim. No to najlepiej ma ten trzeci, tak. Bo będzie się bił już z osłabionym i pokaleczonym przeciwnikiem. Ameryka to już raz zrobiła w II światowej i na tym wygrała. Drodzy Państwo, to co teraz powiem, będzie brzmiało bardzo dziwnie, ale jest taka zasada, że jeśli odrzucimy wszystko to, co niemożliwe, to co zostanie, nawet jeśli jest najbardziej nieprawdopodobne, musi być prawdziwe. I teraz tak, Krzysztof, teraz ja będę Cię zadawał serię pytań. Czy wierzysz w to, że Amerykanie są skończonymi idiotami? Nie, absolutnie nie. Czy wierzysz w to, że Amerykanie naprawdę nie byli w stanie zniszczyć tego uzbrojenia? Na pewno nie wierzę w to.
No właśnie, więc skoro to niemożliwe, a ja do tego dodam jeszcze, że na innych vlogach eksperci wojskowy wypowiadał się, 4 godziny potrzebowali, żeby to wysadzić w powietrze. 4 godziny. To 4 godzin nie mieli. No Amerykanie to... prowadzą cyniczną politykę tak. na całym świecie. Więc skoro to nie jest tak, że zostawili tę broń talibom, bo musieli, to zostawili im, bo chcieli. Tak. No bo skoro niemożliwe jest, żeby byli zmuszeni im zostawić, czyli zostawili, bo chcieli. I teraz się zastanówmy, po co mogli chcieć. Logicznych odpowiedzi, które oczywiście nie muszą być prawdziwe, bo prawdziwa może być zupełnie jakaś inna, jest wiele. Na przykład taka, żeby za chwilę odkryć to uzbrojenie w jakimś kraju i powiedzieć, że musimy ten kraj zniszczyć, bo on rozpracowuje technologię NATO, bo przecież NATO się opiera na amerykańskim uzbrojeniu i musimy go zniszczyć, bo w tym momencie on osłabia bardzo mocno nasze zdolności bojowe. I to nie może być tak, że nasz sprzęt stanie się bezużyteczny, bo ten kraj kupił jakieś nasze uzbrojenie od terrorystów. Jest to możliwe. Mówisz o Iranie. Na przykład. Zwłaszcza, że w tym momencie do ataku na Iran Stany Zjednoczone miałby niesamowitego sojusznika, czyli Izrael, który jest moim zdaniem najpotężniejszym dyplomatycznie krajem świata, a Stany Zjednoczone mają straszny problem dyplomatyczny, więc akurat mają tu potrzebę, gdzie Izrael może się odwdzięczyć, a Izrael ma potrzebę zniszczenia Iranu, taką bardzo bym powiedział głęboką. Ale Krzysztof, może być coś jeszcze innego. Afganistan to jest taki rejon świata, który jest bardzo ważny od bardzo dawnych czasów. On po prostu jest w takim miejscu, że kto kontroluje Afganistan, ten, to się tak mówi kolokwialnie, ma władzę nad światem, generalnie handel tamtędy dobrze idzie. I być może, i pamiętajmy, że Amerykanie to nie są pierwsi, którzy się wchrzanili w Afganistan i uciekają. Przed nimi bodajże był Związek Radziecki. Zdaje się, że Rzymianie tam sobie połamali zęby, to musiałbym historyka spytać, ale generalnie wiele krajów próbowało podbić Afganistan, czy te tereny wcześniej, na przestrzeni historii i generalnie wcześniej czy później wszyscy dostawali w pierdziel. I teraz być może, to jest czysta hipoteza, być może Amerykanie wiedzą, że za chwilę na ich miejsce przyjdą Chińczycy. Chińczycy inaczej działają. Chińczycy nie przywożą czołgów, tylko walizki z pieniędzmi, w zasadzie ciężarówki z pieniędzmi i próbują się tam dogadywać, przekupywać, takie rzeczy. Na tej zasadzie opanowali dużą część Afryki. No ale Afgańczycy to nie Afrykańczycy. I wcześniej czy później, a raczej wcześniej, Afgańczycy się z Chińczykami też pokłócą. I zaczną ich traktować tak samo jak Amerykanów, czyli za okupantów. No to w tym momencie Stany Zjednoczone są wrogiem Chin. Chiny są wrogiem Stanów Zjednoczonych. Są tam Afgańczycy, którzy teraz są wrogiem Stanów Zjednoczonych, ale być może niedługo będą wrogiem Chin. No to jak ich nie uzbroić? To niedobra jest. A przecież skąd my wiemy, że tam było super nowoczesne uzbrojenie, Black Hawki i tak dalej? No z CNN wiemy, od Amerykanów wiemy. A skąd to wie CNN? Myślisz, że tam było, widziało? Mi się wydaje, że im amerykański rząd po prostu powiedział. Więc tak naprawdę my nie wiemy, czy tam jest super tajne uzbrojenie, które ma wartość szpiegowską, czy tam jest po prostu nowoczesne uzbrojenie, ale takie, które normalnie Amerykanie handlują i można sobie kupić, a więc technologia jest otwarta, ale za to bardzo, bardzo skuteczne w walce. Czy może oni po prostu uzbroili przyszłych wrogów swojego wroga. Wcale bym tego nie wykluczał, zwłaszcza, że przecież teraz wiadomo, że talibowie się dogadywali z Chińczykami, ale wcześniej się dogadywali z Amerykanami. Skąd wiadomo, że oni się nie dogadali tak? Słuchajcie, oddamy wam ten kraj na pastwę. Ktoś by powiedział, ale przecież to jest nieludzkie. Jak można tak na pastwę oddać swoich sojuszników? Kurde, z Kurdami zrobili dokładnie tak samo, prawda? Tak samo. W związku z tym, no to co dla nas, dla ludzi o takiej naturze, bym powiedział, bardziej takiej praworządnej, to się da w głowie nie mieści, to dla polityków o naturze bardziej takiej stawiającej na interesy, a nie na przyjaźnie, to już jest możliwe, bo wiele razy tak robili. I teraz tak, oddamy wam ten kraj, bierzcie go sobie. Ale jak Chińczycy wejdą, to już spuścicie w pierdziel. Jest to możliwe? Jest to możliwe. Nieprawdopodobne, ne?
ale możliwe. Zobacz, i w tym momencie Amerykanie, zobacz, co uzyskują. Osłabienie Europy. Europa jest wrogiem Stanów Zjednoczonych, jest wojna ekonomiczna. Osłabienie Chin, bo za chwilę może to Chińczycy będą w tej sytuacji, za chwilę Chińczycy może będą mieli pierwszy raz problem konfliktu zbrojnego, który przerypią. Potencjalną otwartą drogę do konfliktu z Iranem i zlikwidowanie jednego teatru wojennego, czyli mogą sobie otworzyć kolejny, bo takie mocarstwo jak Stany Zjednoczone może sobie pozwolić na dwa małe konflikty lub jeden duży konflikt w danej chwili. Mogę, tak, tak, proszę. Jeszcze tylko jedno zdanie powiem. Ale można brać też pod uwagę jeszcze jedną rzecz, która jest wielce prawdopodobna. Mianowicie, że może się wydarzyć konflikt zupełnie indziej. Na przykład konflikt na Bliskim Wschodzie, tak? W momencie, jak się by wydarzył konflikt na Bliskim Wschodzie, to talibowie mieliby zrobić konflikt z innym państwem, żeby rozbić punkt tego pierwszego konfliktu na dwa miejsca, żeby nie było to tak oczywiste. Powiem tak, to co zrobiły Stany Zjednoczone, to nie jest ich błąd. To jest ich cyniczna taktyka prowadząca do następnych działań, które prawdopodobnie będą już militarne. Dziękuję, niech to wybrzmi. Pozdrawiamy, Krzysztof Jackowski. Dzięki, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, Krzysztof. Trzymaj się, Krzysztofie. Śpieszmy się spędzać miły czas z rodziną. Śpieszmy się. Hej. Czołem.